life for me. Siema do ludziska, z tej strony Dark Wolf i zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Larry 7 Miłość na fali. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Mistrza Miłości 2000. No i oczywiście idziemy do przodu. Ok, mamy tutaj kolejną kabinę, której nie otworzyliśmy jeszcze, więc używamy nasz klucz uniwersalny. Mamy tutaj wenezuelskie bobry. Wypielęgnowany, zadbany bobr. Okej. Okay. Jeszcze kilka dni temu to był potężny dom. Teraz to tylko przekąska dla bobra. Okej. Okay. Cyberżur 2000. Nowy, pełny witamin. Napój, który utrzyma twojego bobra wesołego i w świetnej formie. Możesz nam wierzyć. Aha, okej. Okay. Podobno wygląd to nie wszystko. Drzwi nie są zamknięte na klucz. To też jak tylko wykombinujesz, co chcesz robić tam w środku, będziesz mógł przystąpić do dzieła. Okej. Okay. O, zamek? Wreszcie po tylu próbach trafiłeś na drzwi, które na dobrą sprawę stoją przed tobą otworem. Tak, oczywiście. Pamiętacie, co powiedzieli nam w książce temat bobrzy ser po wenezuelsku? No to chyba sami rozumiecie, co będę tutaj potrzebował. Kilkakrotnie uderzasz kociołkiem w ścianę klatki, przyciągając tym samym uwagę bobrów. Ale tylko na chwilę. Okej, to mam użyć na bobrach? Jeśli sądzisz, że masz wystarczająco jaj, do dzieła! Następny, proszę! A co cię to obchodzi? What the pork? No dobra, przechodzimy do kolejnej ładownia. Klucz uniwersalny? Okej, mamy tutaj... Przez HGW Babylon przechodzą setki plastikowych korytarzy dla bobrów. Okej. Bardzo to efektowne, ale sądzę, że wszystko można by załatwić prościej. Mogę to wytłumaczyć. Dzięki. Tu trzymane są kręgle po tym, jak zostały na niższym pokładzie wystrugane przez bobry. Potem wyszlifowane przez... po co ja ci opowiadam o procesie powstawania kręgli? Wystarczy powiedzieć, że to są kręgle. Okej. Co my tutaj mamy jeszcze do sprawdzenia? Chyba nie. Okej, mamy tutaj jakieś przejście. Tylko te drzwi oddzielają cię od tysięcy kręgli zgromadzonych tu na potrzeby statku HGW Babylon. Mogę to otworzyć? I tak są otwarte. Ale po co chciałbyś wchodzić do ciasnego pomieszczenia wypełnionego kręglami? Oczywiście nie musimy tam wejść. Tylko te... Ale pamiętacie, że co wam powiedziała Jancia na temat materiału wybuchowego? Że użało olejek i zorant sprayu? A gdybyśmy tak spróbowali na kręglach? Gdzie do cholery to jest? Do zorant sprayu. Świetny pomysł. Otwierasz drzwi i rozpylasz dezodorant w całym pomieszczeniu. Nieźle czesze. Okej, okay, oczywiście to będzie mi specjalnie potrzebne, że po prostu tak jak mówiłem już, żeby użyć do komnaty, do kręgli. Okej, okay, oczywiście używamy naszej... Racja, chyba na czym... Uwaga! Osobę, która wymazała tekst komunikatu numer 22, prosi się o oddanie w ręce ochrony. Natychmiast! Okej, okay, o co się bardzo węzłowskie bosy mleko? Dobrze, mleko. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Okej, okay, teraz się będziesz już mieć wszystko, co jest potrzebne. Oczywiście to jeszcze nie mogę iść, więc idziemy do kuchni. Użyjmy... Boże, znalazłem mleko. Popatrzmy. Trochę bobrzego mleka, trochę śluzu, szczypta soli i dodajmy jeszcze soku cytrynowego. I voilà! Oto bobrzy ser po wenezuelsku. Kurczę, ale śmierdzi. Okej, okay, zobaczmy do niego. Bobrzy ser po wenezuelsku jest jasno żółty z zielonkawymi plamkami.
co przypomina ci, że pleśń odegrała tu zapewne kluczową rolę. Okej, mogę powąchać? Nie. Okej, spróbuję z tym się zaprezentować do konkursu. Użyj Bosch Ser. Gdybyś tylko miał jeszcze... A jeszcze nie jest skończony. Okej, wracamy do kuchni, oczywiście do piecu, no i oczywiście użyjemy bobrzy ser, trzeba gotować. Pieczony bobrzy ser. To jakby upiec brie. To co mam zrobić? Złączyć z kumkwaty? Ustawiasz uroczy minutnik na 55 minut. Do garnka z bobrzym serem dorzucasz owoc kumkwatu i kilka innych przygodnie znalezionych składników. Potem wrzucasz cały ten bajzel do czystego półmiska, który umieszczasz w piekarniku. No dobra, po prostu do półmiska. Wcale ładnie pachnie. Wcale nie. Co tutaj do cholery się stało? Ktoś zszył oba koń... Otwórz. Nie. Tego tutaj nie było aż takiego bałaganu. Kurczak? Wiesz, co to jest? Małe, czerwone i puka w szybkę? Dziecko zamknięte w piekarniku. Okej, mamy tu wąż. Naprawdę nie rozumiem, o co w tym chodzi? Artyzm. Przerasta cię. Okej, nie było tego. No ale od dzisiaj mamy bobrz... przekąska z kumkwatów. Oto twój kulinarny majstersztyk. Bobrzy ser po wenezuelsku i przekąska z kumkwata. Chyba czas zacząć się modlić. Okej, zjedz? Cóż, chyba spróbować nie zaszkodzi. Tfu! Okej, powąchaj. Pachnie strasznie fajnie. Nie, powiedzmy wprost, to jest straszne. Okej, oczywiście spróbujmy tym użyć, tak jak mówiłem, do konkursu. Użyj... przekąska? Żądzymi z przejęcia rękami, z należnym nabożeństwem, kładziesz potrawę przed szanownym jury. Proszę o kartę. Dziękuję panu, panie... Laffer. No to spróbujmy. Cóż, niestety, panie Laffer, ale nic nie odróżnia pańskiej potrawy od setek innych przekąsek z sera bobrzego po wenezuelsku, jakie mieliśmy okazję próbować. Przy czym warto zaznaczyć, że nutka owoców kumkwatu to miły akcent. Co? W takim razie nawet nie chcę tego degustować. Poczekaj, może jednak spróbujesz? Nieważne. Okej. No to trzeba będzie to poprawić, tylko czym? Uwaga! Proszę nie zastawiać białych stref. To miejsca dla VIP-ów. Okej, znaczy trzeba będzie to poprawić, tylko jak? Okej, idziemy do kasyna. Pamiętacie to... Czekajcie chwilę. Zanim pójdziemy... Już nawet sam nie pamiętam. Spotkali się przedstawiciele trzech wywiadów. Amerykańskiego, żydowskiego i rosyjskiego. Aby sprawdzić, który z nich jest najlepszy, postawili sobie zadanie. Kto najszybciej przyprowadzi wielbłąda? Po godzinie pojawia się Mossad z wielbłądem. Po drugiej godzinie pojawia się CIA z wielbłądem. A ruskich, jak nie widać, tak nie widać. Po trzeciej godzinie dalej nic. Po czwartej godzinie idą ruskie ze słoniem. Ale słoń wyglądał fatalnie. Złamane zęby, urwana trąba, połamana noga. Wtedy CIA i Mossad mówią. Zaraz, zaraz. Przecież to miał być wielbłąd. A na to słoń. Panowie, uwierzcie, ja naprawdę jestem wielbłąd. Byłem kiedyś u przyjaciela w Paryżu. Spacerowaliśmy po Rue de la Paix. Za każdym razem, kiedy mijaliśmy jakąś piękną kobietę, strasznie się krzywiłem. W końcu mój przyjaciel pyta, dlaczego ja się tak krzywię? Czy mi się nie podobają, pyta? Nie, odpowiadam. Podobają mi się, ale zawsze jak widzę piękną dziewczynę, przypomina mi się moja żona. O Boże. Słyszeliście, że naukowcy odkryli liczącą milion lat bakterie na meteorycie z Marsa? Miło wiedzieć, że istnieje ktoś starszy od Boba Doyle'a.
What the pork? Po seansie u Harrisa pacjent woła głośno. O Jezu, będę chodził! Wyleczył pana Harris? Nie, w tym czasie ukradli mi samochód. Dobra. Przez pustynię biegnie gromada Arabów, uciekających przed murzynem. Słuchaj, mówi jeden do drugiego. A właściwie to czemu my uciekamy? Nie widzisz, przecież ten murzyn nas goni, odpowiada drugi. No to co? Pyta znów ten pierwszy. On jest jeden, a nas stu. A bo to wiadomo, komu da w mordę? Jedzie Arab przez pustynię. Nagle staje mu wielbłąd, więc zaprowadza go do naprawy. Podchodzi do mechanika i mówi. Panie, wielbłąd mi stanął. Mechanik. Dawaj go na kanał. Mechanik bierze w ręce wielki młot i uderza wielbłąda w jaja. Wielbłąd ucieka. Arab. A jak ja go teraz dogonię? Mechanik. Stawaj pan na kanał. Wiecie, od 20 lat kocham się w jednej kobiecie. Jak Hilary się dowie, to mnie zabije. Wiecie, jakie są najgorsze słowa, jakie można usłyszeć podczas uprawiania seksu? Kochanie, wróciłam. Oj Boże. W wojsku. Pułkownik mówi do majora. Jutro o 9:00 nastąpi zaćmienie słońca, co nie zdarza się każdego dnia. Niech wszyscy żołnierze wyjdą na plac ćwiczeń. Będę im udzielał wyjaśnień. W razie deszczu, ponieważ i tak niczego nie będzie widać, żołnierze mają się zebrać w sali gimnastycznej. Major do kapitana. Na rozkaz pułkownika jutro o 9:00 nastąpi uroczyste zaćmienie słońca. Jeśli zajdzie konieczność deszczu, pan pułkownik wyda w sali gimnastycznej oddzielny rozkaz, co nie zdarza się każdego dnia. Kapitan do porucznika. Jutro o 9:00 nastąpi zaćmienie słońca przez pułkownika. W razie deszczu zaćmienie odbędzie się w sali gimnastycznej, co nie zdarza się każdego dnia. Porucznik do sierżanta. Jutro o 9:00 pułkownik zaćmi słońce, co nie zdarza się każdego dnia. W wypadku wystąpienia innych okoliczności pułkownik nie zaćmi słońca, tylko salę gimnastyczną. Sierżant do kaprala. Jutro o 9:00 nastąpi zaćmienie pułkownika z powodu słońca. Jeżeli w tym czasie będzie padał deszcz, co nie zdarza się każdego dnia, masz zebrać wszystkich na placu ćwiczeń. Szeregowi między sobą. Słyszałeś rozkaz? Jutro o 9:00 będzie padał deszcz, a słońce zaćmi pułkownika na sali gimnastycznej. Kurczę, niestety nie zdarza się to każdego dnia. Pewnego razu zatonął okręt. Uratował się tylko milord. Dopłynął w pław na bezludną wyspę i tam rozpoczął nowe życie. Po kilku latach znajduje go ekspedycja ratunkowa. Lądują na wyspie, rozglądają się, patrzą, a tam stoją trzy budynki. Po chwili z lasu wyłania się milord, w całych futrach z dzidą, widać, że się zaadoptował. I pytają, milordzie, jesteśmy, przypłynęliśmy po milorda, ale niech milord powie, po co milordowi te trzy budynki? To bardzo proste. W tym budynku mieszkam. Tam jest pub, do którego chodzę, tam jest pub, do którego nigdy nie pójdę. Niedźwiedź sporządził czarną listę w lesie. Wszystkie zwierzątka ogarnął popłoch. Pierwszy przychodzi łoś. Niedźwiedziu, słyszałem, że sporządziłeś czarną listę. Czy mógłbyś sprawdzić, czy na niej jestem? Oczywiście, łosiu, nie ma żadnego problemu. A co jesteś taki zdenerwowany? Już patrzę, patrzę. Jesteś, łosiu. Ojej, jej drogi niedźwiedziu. Pozwól mi się chociaż spakować i pożegnać z moimi łosiątkami, z panią łosiową. Dobrze, łosiu, masz godzinę. Następnego dnia przychodzi wilk. Niedźwiedziu, słyszałem od łosia i od innych zwierzątek, że sporządziłeś czarną listę. Czy mógłbyś sprawdzić, czy na niej jestem? Oczywiście, wilku, nie ma żadnego problemu. Co wy wszyscy tacy zdenerwowani? Jak się czuje pani wilczyca? Już patrzę, Wilk. Jesteś, wilku. O, może niedźwiedziu. Pozwól mi się pożegnać z panią wilkową i z moimi wilczątkami. Masz godzinę, wilku. Następnego dnia przychodzi zajączek. Niedźwiedziu, słyszałem od wilka, łosia i innych zwierzątek, że sporządziłeś czarną listę. Czy mógłbyś sprawdzić, czy na niej jestem? Oczywiście, zajączku, nie ma problemu. Już patrzymy, patrzymy. Ta moja księga taka szeroka. ZZ. Jesteś, zajączku. A mógłbyś mnie skreślić? Nie ma problemu. Przychodzi baba do weterynarza z Amigą na sznurku i mówi: ja do uśpienia.
Pijak wraca do domu o 3 nad ranem. Gdzie byłeś? Pyta żona. Na czynie. Na jakim czynie? Na czynie będę żygał. Pijany Kowalski idzie przez park. Nagle zatacza się i wpada na drzewo. Przepraszam pana bardzo. Idzie dalej i po chwili znowu zderza się z drzewem. Najmocniej pana przepraszam. Zdarza się to jeszcze kilka razy. W końcu zirytowany i porządnie poobijany siada na ławce i mówi: Poczekam, aż ta hołota przejdzie. Przychodzi zajączek do nory lisa i widzi jedynie potomstwo. Pyta: Czy jest tata? Nie ma. A czy jest mama? Nie ma. A chce się w tę ruderię? Leci nietoperz przez las. Nagle trach! Wpada na drzewo. Podnosi się, otrzepuje i gada sam do siebie. Kurde, kiedyś się zabiję przez tego walkmana. Leci wrona przez las i się drze. Kra, kra, kra! Nagle trach! Wpada na drzewo, osuwa się w dół, wstaje i mówi: Kurde, jak to było? Wchodzi blondynka do windy, a tam stoi facet. I pyta się: Na drugie? Monika. Pewnego razu do wojska stacjonującego na pustyni przyjechał generał i pyta żołnierza, jak tam jego życie seksualne. A on mówi: No niby do miasta daleko, ale mamy taką starą wielbłądzicę, więc nie ma problemu. Pyta drugiego, a on też odpowiada mu to samo. Pyta trzeciego, a ten znowu odpowiada mu to samo. W końcu generał każe się zaprowadzić do tej wielbłądzicy. Minęło pół godziny. Generał wychodzi i mówi: No, ta wasza wielbłądzica jest stara, ale jeszcze może być. Jasne, że może być, odpowiadają żołnierze. Do wiasta zawsze można dojechać. Okej. Dobra, idziemy dalej. Oj. Okej. Cześć, gości. Cześć ci, panno Janciu. Kogo ja widzę? Frajer w plastikowym fraczku. Okej, nic mi nie powiesz, więc nic. Okej, co tam się zostało? Pasaż zrobiliśmy, tamto zrobiliśmy, to też. Okej, zostaną jeszcze kasyną. Pamiętacie, że nie mogę się wygrać. Ogłoszenie drobne. Zamienię żonę 40-letnią na 2 po 20. Pasażer. Okej. Hej, Jacques, jak masz na imię? Jacques, amerykański dupek. Oczywiście ty zagrasz. Oto moja karta punktacyjna Pucharu Zdobywców, pani kapitan. Wrzuć ze 100 na rachunek mojego pokoju, dobra, koleś? Czuję, że to mój szczęśliwy dzień. Oczywiście, proszę pana. I postaw wszystko na listek z takim symbolem, jak mógłbym przegrać. Tak jest, proszę pana. Już się robi. Oto pańskie kości, amerykański dupku. Okej, pamiętacie to, co mówili, żeby na temat kości? Wiecie, są identyczne oprócz kleju. To oczywiście, jeżeli zagramy tych normalnymi, to nic to nie da. A gdybyśmy tak użyli dekoracyjne? I pamiętacie, co będziesz powiedzieli na temat papieru toaletowego? Ścierny jak cholera. A już tak użyli? No właśnie. Narzędzie przewalacza. Szlifowane kości. Nie sposób nimi przegrać. Od razu przewalacza? Po prostu nie umiem przegrywać. Mniejsza z tym. Po skończonej grze dzielisz się kasą, bo inaczej wyślę, gdzie trzeba, list z podpisem życzliwy. Życzliwy. Okej, no to oczywiście używamy tych kostek, więc graj. Nielegalne, tylko szlifowana kostka do gry. Hej, moje pieseczki, hau hau, nie zawiedźcie mnie tym razem. Jipika-jej! Dalej, jazda! Mówcie mi, wuju! Tak, dalej! Moje akcje rosną!
O mój Boże, spójrzcie na jej akcję. Witam, przystojniaczku. Jestem Mariola. Kto? Ja? Och, ja jestem Larry. Larry Ruffer. Nie mogłam nie dostrzec twojego dzisiejszego szczęścia. Tak, dzisiaj tak. Wreszcie idzie po mojemu. Może chciałbyś pójść ze mną do mojej kabiny na nieco ciekawszą grę? Obstawiam, że dziś zaliczę. No pewnie, co to za gra? Kości rozbierane. Wiesz, jak grać w taką odmianę kości, prawda, Larry? Jeszcze jak? Nie, ale ja się szybko uczę. No więc gdzie jest twoja kabina? Numer 510. Pójdę po kości i kubeczki. Mam założyć kubeczek? Pospiesz się, Lawrence. Chcę zobaczyć, jakie masz metody gry. Chcesz się czegoś napić, Larry? Nie, nie jestem w tym momencie zbyt spragniony. Dobra, siadaj. Usiądź wygodnie, Larry. Super. Pozwolisz, że zrzucę buty? Jasne. Wiesz, jak się gra w rozbierane kości? Nie, ale szybko się uczę, dawaj. Gramy o te ubrania, które mamy na sobie, okej? Okay? Tak, tak, jasne. Dobra, zaczynamy. Chcę 3 szóstki. Ach, oczywiście, zobaczymy. Twoja kolej. Zanim ten, how to play, to sobie poczytajcie. Oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy grać, zobaczmy trochę. Co byś dał, żeby te włosy spływały na ciebie? No? Twarz pokerzystki. Bez 2 zdań. To były 2 zdania. No? Rozegraj dobrze tę partię, a może będziesz mógł tam spędzić przyjemnie mnóstwo czasu. Okej. Mariola jest tak ponętna jak... jak coś bardzo ponętnego. Okej. Mariola pije drink o nazwie Nomen Omen. Nieźle. Okej. Zastanawiam się, czy wejdziemy tam przed, czy po. To ci przypomina podróż, w jaką wybrałeś się w Larry Bayer Garniak Szuka Miłości w cholernie złych miejscach. Grze dostępnej w najbliższym sklepie z oprogramowaniem, gdzie pryszczaci sprzedawcy handlują świńskimi grami spod lady. Okej. To tu razem z Mariolą zabawiacie się waszymi kostkami, próbując zbić się nawzajem z tropu. Oto kubeczek na kości Marioli. Zwykle chowa swoje kości, chyba że jeden z was wyzwie ją na pojedynek. Okej. Coś mam jeszcze? Najwyraźniej kupowali kwiaty w tym samym miejscu, co ci z hotelu La Costa Lotta z ostatniej części naszej gry Larry Bayer Garniak 6, dostępnej w jednym z tych sklepów, przed którymi ostrzegały was wasze matki. Okej, no to zaczniemy rozmowę. Nie widziałem cię nigdy w kasynie. O, trochę się tam kręcę. Czekam, obserwuję. Więc jesteś chyba dobra w te klocki. W te... i w te inne też. Okay. Znasz jakiś pewny sposób na tę grę? Jasne. Nie obstawiaj więcej, niż jesteś w stanie. Nigdy nie myśl, że mogę mieć coś, czego chcesz. Kłamiesz, prawda? Jak możesz tak mówić? Okay. Hej, czy to jest prawdziwa gra? Oczywiście. Przecież chodzi tu między innymi o pieniądze. Okej.
przejdźmy wreszcie do rzeczy. Mam już dosyć tych gierek. Oczywiście, jeżeli chcesz zostawić tu wszystkie pieniądze. Maleńka, może pójdziemy do twojej nieważne. Wiesz, ty jesteś jakiś dziwny. Okej, spróbujmy użyć wszystkich naszych rzeczy, co mamy. Grozisz mi? Nie radzę. Nie widzisz tych dwóch 38, z których do ciebie mierzę? Mógłbym zginąć za sprawę. Okej. Klucz otworzy ci wie... Tu mi nic nie powie. Posłuchaj. Niczego w te... Larry, opanuj się. Okej. Niczego... Bez ob... Okej. Nie ma tu co pi... Nie ma co kręcić. Myślę, że... Okej. Niczego... Nic. Kartę punkta... To też mi nic nie powie. Uważaj. Ten papier... Polskie na tym statku mamy tylko jedno miejsce, gdzie mógłbyś wydać swoją kasę. W kasynie? Zobaczmy do inwentarza, co? Twoja szczęśliwa passa umożliwiła ci wzbogacenie się o $500. Wiesz jednak, że nigdy nie zainwestujesz ich w akcje firm prawniczych lub deweloperskich. Puścisz wszystko. Okej, okay, ale będziemy dopiero grać w następnym odcinku. Ja dziękuję Państwu za uwagę, jeśli się podobało, to jest zresztą odcinku. Siemandera.